Sponsorzy filmu: Sikora, przetwórstwo mięsne, Arpol, racje żywnościowe, Zoom Marketing, strony internetowe, marketing, wideo w Zielonej Górze, żłobki i przedszkole Złota Rybka. Pierwsze skojarzenie to to, że tu zaczynałem moje pierwsze kroki. Tu się zapisałem, chodząc do piątej klasy podstawówki na koszykówkę do trenera Leonarda Świckiego. No i stąd się wszystko zaczęło. Wiadomo, że zawsze się kibicuje swojemu wychowankowi i akurat mi się to przydarzyło, że kibice mnie lubili i tyle. Trener Paula Oskars to był właśnie rok, w którym była drużyna budowana do awansu. Przywiózł swoich dwóch obcokrajowców, a resztę próbował budować tutaj z wychowanków Zielonej Góry. I no, akurat mi się udało przebić do pierwszej piątki. Pomocą na wodzie był dla mnie Piotrek Niju. No, mieliśmy dwóch dobrych Litwinów, Petra Wiecius, no i najlepszy strzelec ligi wtedy Aivaras Jokubaitis. Robert Stelmachers to był typowy profesjonalista. Przyjechał wtedy razem z trenerem Draganem Wiśniewaczem do naszego zespołu. Już kiedyś tam wspominałem, że to był najlepszy zawodnik, z jakim grałem w jednym zespole. Czasem się tak zdarza, że się noga podwinie, nam się właśnie tak stało. Byliśmy zdecydowanym faworytem, mieliśmy najlepszy skład w lidze. Wygraliśmy tutaj pierwszy mecz, potem trzy mecze przegraliśmy różnicą trzech punktów. No, czasem tak jest, że faworyt przegrywa i odpada, no i tak się właśnie stało. Dzisiaj dowiemy się, czy Zastal wejdzie po 10 latach do elity polskiej koszykówki. Około 20 wszystko będzie jasne. Wspominam go bardzo dobrze, ponieważ awansowaliśmy do
Ekstraklasy. 5 sekund do końca, 75-71 na Zastalu. Piłkę mają Łodzianie, piłkę ma Wal, zabieramy im tę piłkę. Jest Ekstraklasa! Było 1-1. Ciężko było, ponieważ Marcin Fligier, nasz lider, wtedy w zespole spadł szybko w trzeciej kwarcie za 5 fauli. Fligerowi odgwizduje sędzia faul, choć nikt właściwie w sali nie wie skąd ten faul. Fligel zaskoczony, zaszokowany, to jest 5. faul Marcina Fligera. Musieliśmy sobie radzić bez niego. Jarek Kalinowski. Tutaj tak z jakiegoś kąta zerowego. 7 minut 45 sekund. Zastal 4 punkty. Kalinowski za 3. I to chyba z 9 metra, bo już nie wiedział co robić. No i jest 68, 63. 10 lat czekaliśmy. Ja się tu chyba zapłacę na koniec ze szczęścia. To za fenomenalne widowisko. Zastal minimalnie lepszy. Zastal próbuje odejść i postawić kropkę na niej i bić ten gwóźdź do trumny. No a niestety, jakby ten gwóźdź wyciągali jakimiś obcęgami, byleby Zastal go nie wbił. Kalinowski idzie pod to, Kalinowski rzuca. Nie ma punktów, ale Kalinowski fałowany. Zastal blisko ekstraklasy. Kalinowski idzie do przodu. 43 sekundy do końca. Przerzut daleki do Grzegorza Kukiełki. Co zrobi Kukiełka? Poczeka 4 minuty do 4 sekundy do końca tej akcji. Trafia Grzegorz Kukiełka. Punkty! Kretka do Dariusza Kalinowskiego. Morawiec za 3. Trafił Morawiec! Boże, weź tego z boiska! No ale udało się i cała Zielona Góra się cieszyła. Bardzo się cieszę, że zostaje na kolejny sezon ze Stalą Zielona Góra. Prezes wspominał o takiej naszej cichej umowie, że jeżeli zrobimy ten awans uprawniony w Zielonej Górze, no to zostanę na przyszły sezon. No i jestem na ten sezon tutaj. Nie ukrywam, liczyłem na więcej minut, że będę mógł w jakiś sposób większy pomóc zespołowi w odnoszeniu zwycięstw, nie tylko jako sparring partner na treningach. Czułem się dobrze wtedy i liczyłem na to, że trener będzie częściej korzystał z moich usług. Trudno. Trzeba było żyć dalej. Następny sezon już wiedziałem, że nie mam miejsca w Zielonej Górze, dlatego wyjechałem na rok do Stargardu Szczecińskiego. Dobrze wspominam grę w Bydgoszczy, gdzie poszedłem do drugiej ligi. Zrobiliśmy tam awans do pierwszej ligi i w międzyczasie była wykupiona dzika karta i graliśmy w Ekstraklasie. Ponieważ tam w Bydgoszczy, w Świeciu, gdzie grałem z Robertem Morkowskim, była dobra atmosfera w tych zespołach. To była taka naturalna, nie tak jak na przykład w Pruszkowie, gdzie mało było takiego koleżeństwa, bardziej tylko tak każdy myślał o sobie, o wyniku, o tym, żeby się przebijać, bo może dlatego, że było nas bardzo dużo. Wtedy była szeroka kadra, tam 16 zawodników i było ciężko. Thank you.
bardzo mi się podoba, szczególnie polscy zawodnicy. Myślę, że są to zawodnicy, którzy są najlepsi w Polsce wybrani przez zarząd. Ja myślę, że ta drużyna jest bardzo dobrze budowana i że zajdzie daleko. Nie wyobrażałem sobie, że Zielona Góra, chodzi o to, że małe też miasto, 110 tysięcy mieszkańców, że znajdzie takie środki, żeby tak wybić zespół i żeby zrobić Mistrzostwo Polski. To był pierwszy taki poważny skok, a potem ta Euroliga. Jestem w dużym szoku. Pamiętam Czonków, pamiętam jeszcze Chopina, jeszcze pamiętam. To już w ogóle najstarsi górale nie pamiętają. Nigdy nie przypuszczałem, że podejmiemy Barcelonę. Oczywiście ekipa jest mocna, ale z perspektywy i z doświadczenia tego, że mieliśmy wtedy awansować, a nam się nie udało, też mieliśmy ekipę na pierwszą ligę. Jak Zastal teraz ma ekipę na ekstraklasę, więc nikt się nie położy i trzeba będzie to Mistrzostwo Polski też wywalczyć. Mam swoją działalność gospodarczą, którą prowadzę do dziś. Jest to taka mała działalność. I tyle na ten temat. Generalnie to rodzina, wiadomo. Z nimi spędzam najwięcej czasu. Mam żonę, dwójkę dzieci. I to pochłania dużo czasu. Mam dwie córy, więc myślę, że znajdą sobie inne zajęcie niż koszykówkę. Ja je na pewno nie będę namawiał. Kiedyś się zastanawiałem, czy mógłbym nie pójść do tego klubu, a pójść do tego. No wiadomo, że parę takich klubów było. Zaliczyłem, gdzie czy nie grałem, czy były te zespoły niewypłacalne. Natomiast z perspektywy tej całej mojej kariery myślę, że nie było najgorzej i drugi raz mógłbym robić tak samo.